Dzień dobry Państwu. Zanim jednak przejdę do rzeczy, to chciałbym wyjaśnić kilka spraw, bo chciałbym, żeby być dobrze zrozumianym. Po pierwsze, nie jestem księdzem. Po drugie, nie jestem członkiem żadnej partii politycznej, ani nawet wielbicielem żadnej partii politycznej. Po trzecie, nie jestem wielbicielem księży pedofili, księży homoseksualistów, bo i takich jest w Kościele dość sporo, a jeszcze więcej księży materialistów. I tych też nie jestem wielbicielem, ani biskupów. To mówię, żeby na początek, szczególnie dla tych, którzy będą komentować coś pod tym filmem, z niezrozumieniem, chcę od razu uprzedzić, kim jestem i kim nie jestem. Także nie strzępcie języka i nie traćcie czasu na próżne czy głupie komentarze hejterskie czy jakieś inne trollowanie, bo wyjaśniłem, kim jestem i kim nie jestem. A teraz przejdę już do może mniej miłych rzeczy. Mianowicie kilka dni temu Facebook starym swoim zwyczajem zablokował mnie, bo już to nie pierwszy raz. No i oczywiście nie podał przyczyny, no za wyjątkiem tego, że naruszam jakieś standardy społecznościowe, regulaminy, nie wiadomo co, ale nie napisał konkretnie o co chodzi, a także nie podał mi daty odblokowania konta. Więc no, trochę mnie to przygnębiło, no ale nie aż tak bardzo, ponieważ jako Boży sługa i człowiek wierzący w Boga, no wiem, że Bóg ma wszystko w swoich rękach i jeżeli Bóg na to dozwala, to znaczy, że to jest dla mnie coś dobrego. Zresztą w Piśmie Świętym pisze, że będą nas sekować, prześladować, czy w jakiś sposób uciskać, tak można to nazwać. Choć nie jest to te prześladowanie, które było 2000 lat temu, kiedy chrześcijan prześladowano ogniem i mieczem, no i szczutolwami. No ale zawsze jest to jakieś niemiłe uciskanie. No oczywiście napisałem tam stosowne jakieś odwołania i tak dalej, no ale na razie Facebook mnie blokuje. Więc chciałbym Państwu powiedzieć, za co właściwie, no bo Facebook mi tego nie powiedział, no ale ja dobrze wiem. Otóż ostatnio, kilka dni temu, napisałem taki krótki felietonik, no, parę słów, tekścik na temat bieżących wydarzeń w Polsce, właśnie tych marszów, czy pochodów, czy protestów, jakkolwiek to nazwać, kobiet walczących o wolność swoich macic. Czy tam, no cipek, jak to inni to nazywają, może bardziej dosadnie i wulgarnie, no ale żeby było bardziej elegancko, to chodzi o wolność macic, tak to nazywają oficjalnie. No ja zrobiłem na ten temat właśnie taki krótki felietonik, który w zasadzie demaskował, co kryje się pod tymi pochodami, za tymi pochodami, protestami i marszami. No i jaki w zasadzie to przyniesie skutek, a jakiego nie przyniesie. No i dziś może to nie jest aż tak odkrywcze, bo już organizatorzy tych marszów zaczynają odkrywać karty i mówić jasno i otwarcie, że chodzi im w pierwszym rzędzie o cel polityczny, czyli o obalenie tego rządu, no a w następnych oczywiście też i krokach o cele takie ideologiczne, jak na przykład powszechna aborcja, powszechnie dostępna na życzenie i tak dalej, potem może małżeństwa homoseksualne, no i cała ta seksualizacja i wszystkie te zboczenia, o których ostatnio słyszymy, i marsze LGBT się odbywały, ale one tak jakoś mało skutecznie, więc teraz wydaje się, że będzie to o wiele skuteczniejsze. Tak się przynajmniej wydaje. Natomiast ja Państwu, żeby nie przedłużać, po prostu przeczytam ten felietonik krótki, który napisałem kilka dni temu. No i zobaczycie, cóż takiego było groźnego w nim, cóż takiego było strasznego, że Facebook po prostu zablokował możliwość publikowania tego, bo wiele ludzi już to udostępniało. Zresztą ja przewidziałem taką ewentualność zablokowania mnie i prosiłem ludzi, że jeżeli uważałem to za stosowne i wartościowe, co mówię, i prawdziwe, no to niech udostępniają. No i zaczęli udostępnić, ale Facebook zablokował. Chcę też jeszcze jedno wyjaśnić, że ja nie stoję tutaj po żadnej ze stron. I nie bronię tutaj ani, tak jak powiedziałem, żadnej partii politycznej, ani rządów, ani księży, ani kościoła, ani jeszcze czegoś innego. Jeżeli ja kogoś bronię, to tylko prawdy i Ewangelii, i Pana Boga. Choć Pana Boga nie trzeba bronić, no bo On jest wszechmogący i jednym ruchem ręki mógłby zmieść cały ten zepsuty i grzeszny świat w otchłań, gdyby tak chciał. Tak jak to było w czasach Noego, kiedy tylko kilku ludzi przeżyło potop.
No, ale tego na razie nie robi. Trwa jeszcze czas jego łaski. Natomiast ja chcę wyraźnie też zaznaczyć, że nie jestem tu po niczyjej stronie, za wyjątkiem prawdy i Ewangelii. I jestem po stronie prawdy i Ewangelii. To może ja już nie będę przedłużał, tylko przeczytam ten tekst, który został zablokowany. No i sami ocenicie, coś takiego straszliwego i groźnego jest w tym tekście. I oczywiście pokażę też tego mema w trakcie. W Polsce wykonuje się około 1000 aborcji rocznie na mocy dotychczasowej ustawy. No muszę takie wprowadzenie zrobić i jakieś liczby podać. Ta dotychczasowa ustawa, która dawała możliwość w przypadku na przykład podejrzenia, no bo pewności nigdy nie ma i zdarzały się też pomyłki lekarskie, w przypadku nieuleczalnej choroby płodu, dawała możliwość usunięcia takiego płodu. Poprawka do tej ustawy też daje taką możliwość usunięcia płodu w przypadku zagrożenia dla zdrowia lub życia kobiety, przy czym musi to stwierdzić lekarz inny od tego, który będzie wykonywał zabieg. No to zrozumiałe, bo to uniemożliwia jakieś nadużycia przez ginekologów, którzy stwierdzą konieczność usunięcia płodu, a następnie sami wykonają zabieg. No i oczywiście wiadomo, wskazują za ten zabieg i to nie mało. I w zasadzie oto jest ta cała awantura. O te 1000 kobiet, które mają wykonać tą, lub nie mogą, nie będą mogły wykonać tej aborcji. A jednak pod powierzchnią tego wszystkiego kryją się całkiem inne powody. Ponieważ oprócz tego 1000 legalnych aborcji w kraju, Polki dokonują około 150 tysięcy aborcji poza granicami lub w krajowym podziemiu aborcyjnym. Nie wiem, czy wiedzieliście o tym, ale trzeba to wiedzieć. Za granicą kosztuje to około 2000 zł, a w kraju 4000 zł. I sprawdziłem to w dostępnych portalach różnych reklamowych, na różnych stronach, które się oficjalnie reklamują w języku polskim, nawet jeżeli wykonują aborcję zagraniczną, za granicą, to jest to po prostu dostępne, można wszędzie znaleźć. O co więc chodzi tym setkom tysiącom kobiet, które wyszły na ulicę? Przecież skoro 99% z nich i tak robi to i zrobi w podziemiu aborcyjnym, to ten 1% kobiet, które stwierdzą wadę genetyczną płodu, na przykład zespół Downa lub tam inne jakieś wady kwalifikujące się do legalnej aborcji, na przykład też z tytułu zagrożenia zdrowia kobiety, ten 1% może skorzystać też z tych możliwości, jakie już od dawna, z jakich już od dawna korzysta te 100-150 tysięcy kobiet. No i tak zapewne się będzie działo. Bo te 1000 kobiet dołączy po prostu do tej przeważającej masy ponad 100 tysięcy. Do tej pory te 1000 kobiet robiło to na koszt państwa, a teraz będą same płacić, tak jak przeważająca większość aborterek, które robią to na koszt własny. Zatem te obecne rozruchy z tego praktycznego punktu widzenia raczej się wydają mało zrozumiałe. Bo jeżeli już, to powinno raczej protestować te 1000 kobiet, które po prostu utracą możliwość legalnej aborcji, a protestują przecież setki tysięcy w całym kraju. Jeśli więc nie chodzi tutaj o pieniądze, ani o tą liczbę, no bo 1000 w skali kraju to nic nie znaczy, to o co tutaj chodzi? Odpowiem bez zbędnego kluczenia. Chodzi o ideologię i politykę. Tyle razy nie udawało się totalniakom, czyli tej totalnej opozycji, wysadzić z siodła tego rządu, a teraz nadarza się taka kapitalna okazja. Trzeba tylko użyć odpowiednich paradygmatów ideologicznych, lewackich i tak zmanipulować kobiety sympatyzujące z tą opcją lewacką, żeby znowu ochoczo wyszły na ulicę. Ale skąd wziąć aż takie masy, takie tłumy? To jest prostsze niż się wydaje. Bo jeśli rocznie około 150 tysięcy kobiet decyduje się na zabójstwo, czyli na aborcję, to w okresie kilku lat jest to około 1 000 000 kobiet. No przyjmijmy, że w tych marszach idą przeważnie kobiety między 15 a 25 lat, więc w takim okresie 10 lat, no jeżeli rocznie 150 tysięcy aborcji, no to łatwo policzyć, że przez 10 lat to jest około 1,5 miliona. A więc to jest ogromna armia kobiet, które są zwolenniczkami aborcji. Trzeba więc tylko zręcznie stanąć po ich stronie i poprzeć ten nieszczęsny morderczynie tak, żeby poczuły się wolne od uczucia winy. Niech to raczej oni są winni, bo odbierają nam wolność. Taka narracja to jest narracja każdej wojny. No, obie strony muszą zabijać i jednocześnie być wolne od wyrzutów sumienia. No bo gdyby miały wyrzuty sumienia, no to musiałyby przestać zabijać.
Więc trzeba przekonać te kobiety, że one to robią w słusznym celu. No a przecież wyrzuty sumienia utrudniałyby zabijanie. No i trzeba zapewnić ten komfort. Zapewniając ten komfort milionom aborterek, mamy tłumy wdzięcznych za wsparcie na ulicach. Powiem szczerze, że mnie to już nawet specjalnie nie gniewa. Jakoś bardziej mnie to przygnębia, tak dołuje, smuci. Trudno mi nawet określić te uczucia, bo jakoś wcześniej nie myślałem o tym, że zło jest aż tak powszechne. A teraz, kiedy zapoznałem się z tymi różnymi liczbami, okazuje się, że 30% wszystkich kobiet w Polsce miało syndrom aborcyjny. W swoim życiu miało taki moment, kiedy dokonały aborcji. 30% to jest po prostu nie do wiary w naszym katolickim kraju, gdzie ludzie chodzą do kościoła, słuchają Ewangelii, kazań, modlą się. 30% kobiet zabiło kiedyś swoje dziecko. To jest aż nie do wiary. No i dlatego tyle jest na ulicach, bo też i w różnych mediach, mainstreamowych, też i w innych, w gazetach czy gdzieś indziej, no wszędzie słychać poparcie dla tych kobiet. Ostatnio w radiu słyszałem nawet jakieś takie audycje popierające kobiety, może nie wprost, ale z życzeniami dla kobiet. No wiadomo, o co chodziło. Dlatego no, mnie to po prostu przygnębia, dołuje. No a przecież jest taki prosty sposób na pozbycie się nie tylko wyrzutów sumienia, poczucia winy, ale pozbycie się po prostu winy. Wystarczy przyjść do Jezusa, wystarczy pokutować i nazwać grzech grzechem i nazwać zło złem. Po prostu odwrócić się od Niego. I w ten sposób uniknąć piekła. Wiem, że powiecie, że to jest śmieszne, że jestem ciemnogród albo coś w tym rodzaju, że wierzę w jakąś zatęchłą księgę sprzed 2000 lat, w Pismo Święte i tak dalej. I zwłaszcza na to, że właściwie nie ma dowodów na to, nie istnieją na to dowody, że my pochodzimy z jakiegoś przypadku albo że jesteśmy dziełem ewolucji czy wielkiego wybuchu. Na to nie ma dowodów. Niech was nikt nie oszukuje. Prawda jest taka, że Bóg stworzył ten świat i Bóg jest właścicielem tego świata i On wyznacza reguły, według jakich ten świat powinien funkcjonować. Jeżeli nie stosujecie się do tych reguł, to po prostu cierpicie też. Wynikiem tego są aborcje. Grzech jest oszustwem. Grzech oszukuje po prostu człowieka. Daje mu ułudę przyjemności, korzyści jakieś, ale tylko na krótką chwilę. Potem okazuje się, że trzeba płacić bardzo słone rachunki. Najpierw płacą za to inni ludzie, a potem sam grzesznik. No, najpierw płaci za to dziecko, które jest zabijane, no a konsekwencje ostatecznie i tak spadają na tego, który popełnił grzech. Ja wiem, że to nazwiecie jakimś staroświeckim, że współżycie pozamałżeńskie czy przedmałżeńskie to jest grzechem. No tak stanowi Biblia. No, nie jestem mądrzejszy od Biblii, więc będę tak samo uważał jak Pismo Święte. No, dzisiaj pójdę na tą demonstrację, bo w tej chwili jest sobota i wieczorem ma się odbyć znowu taka demonstracja, więc przekażę tutaj, co się działo i pokażę migawki, no, które nagram wieczorem. Ukażą się w tym samym odcinku. No i może jeszcze skomentuję coś, a może nie trzeba będzie, bo może po prostu przekonacie się, że to jest prawdą, że to, co mówię, że tutaj naprawdę nie chodzi o to, czy o wasze dobro, czy o dobro tych tysiąca kobiet, tylko tu chodzi o wielką politykę, żeby odsunąć rząd od władzy. Przekonacie się o tym może na dzisiejszej właśnie demonstracji, kiedy to już nie będzie takie tajemne, ale zresztą ludzie, którzy zorientowali się, w jakim celu jest ta demonstracja, są te marsze organizowane, część z nich po prostu przestała przychodzić, kiedy się zorientowała, jaki to ma cel i co jest głównym celem i kto za tym stoi, kto za te sznurki pociąga. Myślę, że na te demonstracje przychodzą ludzie grzeszni, zmanipulowani i naiwni. Niech to do was dotrze. Dlaczego naiwni? Może powiem, dlaczego naiwni, bo liczycie na to, że tak jak obiecali organizatorzy tych marszów i co jest głównym lepem i przynętą, liczycie na to, że oni obalą rząd i wprowadzą
korzystne, czy takie prawa, jakich pragniecie, że będziecie mieli legalną aborcję za darmo i na życzenie w każdej chwili. No, ale do tego trzeba by było najpierw obalić ten rząd. Przypominam, że w Polsce jest system demokratyczny i parlamentarny, w którym rządy i władze obiera się metodą głosowania przy urnie. No więc jeżeli ktoś chce obalić rząd, no to albo musi to zrobić przy urnie, albo musi to zrobić przemocą, bo innym sposobem się tego zrobić nie da. Czy dałoby się to jakimś innym sposobem zrobić w tej sytuacji, w której jesteśmy? Jeżeli jakaś partia chciałaby rządzić, no to musi mieć większość parlamentarną w parlamencie. Ja nie jestem wprawdzie politologiem, ale skromnym inżynierem, ale tyle wiem. I chcę, żebyście też to wiedzieli. No, która partia dzisiaj może w Polsce rządzić i utworzyć rząd? Czy totalniacy, ta totalna opozycja, czy to może zrobić? No, nawet gdyby dokoptowała tam jeszcze jakichś innych lewaków, czy jakieś inne partie i utworzyła jakąś koalicję jak najszerszą, no to nie udaje się utworzyć takiego rządu, który miałby tą większość parlamentarną, więc nie będzie w stanie rządzić. Nawet jeżeli się obali rząd, przewróci, zniszczy, zrujnuje, to nie będzie innego rządu, który będzie w stanie w jego miejsce wejść i rządzić skutecznie. No to, zresztą to do siebie ma każda wojna i każda rewolucja. Rewolucja i wojna po prostu niszczy, rozwala, rozpieprza wszystko, przepraszam za słowo, a na miejscu tych gruzów nie potrafi niczego dobrego zbudować. No, jest takie przysłowie, że rewolucja zjada własne dzieci, czy pożera własne dzieci. No i to było widać na przykładzie tych wszystkich rewolucji i francuskiej, i październikowej, że potem po prostu pożerali się ci, którzy walczyli o władzę, walczyli potem między sobą o władzę, no i już nie muszę wam historię Stalina opowiadać, ani Robespiera, ani innych, bo poczytajcie sobie sami w internecie, czy w innych źródłach, to nie ma problemu, żeby się przekonać, jak funkcjonuje, jak działa rewolucja, jakie są jej skutki i konsekwencje. I tak będzie też i w tym przypadku. Nawet jeżeli się uda podpalić Polskę, no to co chcecie? Obalić rząd. I co na to miejsce wprowadzicie? Co będziecie strzelać, zabijać, mordować, gwałcić, podpalać? Tego chcecie? Naprawdę tego chcecie? To jest wojna! 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 Jebać PiS! Jebać PiS!
ale nawet jeżeli by się udało podpalić Polskę, zabić ileś tam ludzi, zamordować, zresztą to już ma miejsce, bo takie masowe marsze, gdzie nie są zachowane żadne obostrzenia sanitarne i jakieś ostrożność w tym względzie, no powodują po prostu chmurę wirusów, które się unoszą nad tym wszystkim. No, tam wystarczy tylko kilku. Jak jest kilka tysięcy ludzi, to tam na pewno jest kilka osób, które są nosicielami tego wirusa. One chuchają, dmuchają, wrzeszczą, plują, krzyczą i ten wirus się tam po prostu roznosi w promieniu kilkunastu, kilkudziesięciu metrów nawet, jeżeli tych osób jest więcej, no i zarażacie kolejnych. Więc efektem tej wojny na pewno będą trupy, tego jestem pewien. Pytanie tylko, czy poleje się krew, czy nie. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że zmądrzejecie i zrozumiecie, że w ten sposób się dialogu nie prowadzi. W ten sposób się nie prowadzi dialogu, że jeden wrzeszczy na drugiego, krzyczy, kopie, pluje, rzuca kamieniami. No bo jak można rozmawiać z kimś, jeżeli w jego stronę się rzuca kamieniami, się go pluje, krzyczy na niego. Usiądźcie do stołu i rozmawiajcie. Ja myślę, że nic się nie zmieni, że będzie tak jak jest, że nadal będą te marsze i protesty, ponieważ żeby człowiek zmienił swoje myślenie, żeby człowiek zmienił swoje serce, trzeba prawdziwego nawrócenia. Bez tego prawdziwego nawrócenia nie ma możliwości przekonania kogoś. Ja to wiele razy próbowałem na Facebookach, na różnych innych miejscach, ale bez tego prawdziwego nawrócenia nie ma możliwości, żeby ktoś zmienił swoje myślenie, żeby zmienił swoje poglądy, żeby zawrócił ze złej drogi, którą idzie. No musi się nawrócić. Że bez nawrócenia się do Boga autentycznego, przyjęcia Zbawiciela jako swojego Pana i Zbawiciela, pójścia pod krzyż, dosłownie z płaczem, ze łzami, z oceną swojego życia dotychczasowego jako złe, jako grzeszne, jako zbuntowane przeciwko Bogu. Czyli po prostu człowiek musi pokutować, a nawet mieć takie pragnienie zadośćuczynienia. To świadczy o prawdziwości pokuty. I tu nie chodzi o jakieś takie pokuty typu pokuta narodowa, która parę lat temu odbywała się w naszym kraju, ale ja nie widziałem naprawdę nikogo pokutującego. A już najmniej widziałem księży pokutujących. A przecież wśród nich jest chyba najwięcej grzechu, można tak powiedzieć, homoseksualizmu, bo pedofilia jest raczej no, jakimś marginesem, natomiast homoseksualizm wśród księży jest dość powszechny. To jest inny temat, więc myślę, że jeszcze zrobię na ten temat jakiś kolejny felieton. Ale czy widzieliście w pokucie narodowej, która się odbyła kilka lat temu, czy widzieliście jakichś księży, którzy by tam szli, posypywali sobie wiadrem popiołu głowę w worze pokutnym, przyznawali się do pedofilii, do homoseksualizmu, do grzechów przeróżnych, które mają, materializmu, no wszelakich grzechów, no nie chcę tutaj wymieniać ich, bo weźcie sobie Biblię i przeczytajcie, jakie grzechy popełniają księża. I nie widziałem tam prawdziwie pokutujących księży. Myślę, że nawet pokutujący ksiądz to jest ostatnia rzecz, którą bym sobie potrafił wyobrazić. A przecież od domu Bożego powinna się zacząć odnowa duchowa w tym kraju. I to nie mogą być pozorne odnowy duchowe, ani pozorna wojna o Kościół, obronę Kościoła i tak dalej. Bo my nie bronimy murów. Nasza ojczyzna jest w niebie. My nie bronimy murów budowanych z kamienia i cegły. To nie jest Kościół. Kościół to są ludzie, ale też nie wszyscy ludzie. Kościół to są Boży ludzie. Ludzie, którzy nie są Boży, nie należą do Kościoła. A kto to są Boży ludzie? Boży ludzie to są ludzie, którzy są nawróceni. Nawróceni niepozornie, tak jak często się mówi o sakramencie pokuty, że to jest sakrament nawrócenia. To nie jest sakrament nawrócenia. Nawrócenie jest wtedy, kiedy ja naprawdę żałuję za swoje grzechy, żałuję za swoje całe przeszłe życie, je neguję i nawracam się o 180 stopni i idę w drugą stronę niż szłem do tej pory. Muszę przewartościować wszystkie swoje poglądy dotychczasowe, wszystkie swoje pragnienia, bo większość ludzi, nawet właściwie każdy, kto jest nienawrócony, żyje tylko dla siebie. Nie dla Boga i nie dla ludzi. Żaden człowiek nie respektuje przykazania najważniejszego,
dwóch właściwie. Pierwszy to jest miłuj Boga z całego serca, z całego umysłu i z całych swoich sił, a drugie jest podobne do Niego, a bliźniego swego jak siebie samego. No który człowiek to realizuje? Pokażcie mi jednego, włącznie z tym, który to do was mówi. Ja też tego nie robię. Ja też tego nie robię, ale ja mam tego świadomość i pokutuję z tego grzechu, bo to jest grzech. Życie tylko dla siebie jest po prostu grzechem i to jest fundamentem wszystkich innych grzechów. Jak człowiek żyje tylko dla siebie, no to co za problem? Poderwać laseczkę, wybzykać ją ślicznie, przyjemnie, a potem ją porzucić z dzieckiem i z brzuchem. I niech sobie radzi. No to potem ona idzie gdzieś tam poszukiwać pomocy u ginekologów, aborterów różnych. No jak już dokona tego zabójstwa na dziecku mężczyzny, którego wcześniej kochała, no to ta nienawiść przelewa się na tego mężczyznę. No i stąd mamy takie tabuny tych feministek. Bo tabuny feministek wyprodukowali mężczyźni. Mężczyźni podli i źli, mężczyźni egocentryczni, mężczyźni egoistyczni, którzy nie są godni tego, żeby ich nazywać mężczyznami. Oni wyprodukowali te aborterki i oni są winni albo współwinni, może nawet bardziej winni niż te kobiety. Gdzie są ci mężczyźni? Bo do dziecka trzeba dwojga. Nie wystarczy tylko kobieta. Gdzie są ci mężczyźni? No, kilku ich tam jest na tych marszach i też wrzeszczą. Wypierdalać, wypierdalać. No, co sił w gardle wystarczy, to wrzeszczą, tak? Ale gdzie wy macie tą męskość, która ma chronić, która ma ochraniać, która ma bronić, która ma walczyć, ale w imię dobra i dla dobra, a nie przeciwko dobru, przeciwko prawdzie. Tak, no nie będę wam tutaj kazania jakichś mówił. Jeżeli uważacie za właściwe to, co powiedziałem, jeżeli się z tym zgadzacie, myślę, że jest jakaś grupa ludzi, niewielka, bo nie wierzę w to, żeby nawróconych ludzi było dużo. Z mojego własnego doświadczenia i życia wiem, że nawróconych ludzi jest może kilka procent w Polsce, a może jeszcze mniej, choć katolików jest 90%, ale jeżeli uważacie za stosowne, za właściwe to, co powiedziałem, te wezwania do nawrócenia i do pokutowania, no to no, nie tylko dajcie lajka, ale też i podajcie ten film dalej, bo przypuszczam, że nie minie dużo czasu, a on też zniknie z YouTube'a albo z Facebooka, bo jest niepoprawny politycznie i no, mówi o takich rzeczach, które dzisiaj nie są popularne i no, dlatego proszę was, żeby udostępniać to, jeżeli zróbcie choć tyle. Ja rozumiem, że teraz nawet wielkim poświęceniem jest danie lajka jakiegoś, napisanie pozytywnego komentarza, podanie dalej, udostępnienie, że to już jest na dzisiejsze czasy, to już jest wielkie bohaterstwo i poświęcenie, bo nie żyjemy w czasach, kiedy ludzie własną głową płacili za chrześcijaństwo i za wiarę, tak jak było 2000 lat, ale nawet nie 2000 lat temu, bo tak jeszcze też i kilkaset lat temu było. Tak, znamy to z różnych żywotów, różnych świętych i różnych bożych ludzi i tych po stronie katolickiej i tych po stronie protestanckiej, bo po stronie protestanckiej też jest chrześcijaństwo, które bardzo szanuję. I nawet mnie trochę dziwi, że protestanci w obecnej sytuacji jakoś tak, przynajmniej na Facebooku i w mediach społecznościowych, nie widać ich aktywności. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, powiem szczerze, bo przecież chyba protestanci jako chrześcijanie wierzący w Boga i ufający Jezusowi, którzy złożyli swoje życie w ręce Jezusa, chyba tym bardziej powinni stanąć w obronie życia, w obronie prawdy Ewangelii, w obronie przykazania nie zabijaj. No ale jakoś tego nie widzę. Nie wiem dlaczego. Czyżby protestantyzm, który jest zdecydowanie w mniejszości w naszym kraju, był tak samo zepsuty jak katolicyzm? Być może tak. To byłaby taka smutna konkluzja na koniec. Jeszcze raz proszę o to, żebyście film udostępniali. Nawet nie musicie dawać lajków, nawet nie musicie subskrybować, jak wam taką wielką trudność to sprawia, ale proszę was, żebyście to udostępnili i podali dalej. Dziękuję, z Panem Bogiem. Szczęść Boże.